Witam w kolejnym odcinku odnośnie projektowania kuchni i ostatnio pokazywałem Wam, jak sprawdzić przed malowaniem i zamontowaniem, jak włożyć te spacery czy tam listwy dystansowe, żeby to wyglądało dobrze. Teraz przejdziemy po poszczególnych wózkach i pokażę Wam, że to już jest wszystko teraz zamocowane. Tu są oczywiście drzwiczki, to te wolno zamykające się. Tu jest szafka górna i ona ma panel końcowy, tak zwany end panel. Już zrobiony, pomalowany. Także do mebli, które są wyższej jakości, robi się panele końcowe, które wyglądają tak samo jak drzwiczki, to no lepiej to wygląda, bo funkcji to nie poprawia mebla. No ale wiadomo, że jak ktoś ma pieniądze, to chce mieć lepiej coś niż jak sąsiad. Odnośnie, wracając do projektowania. W Polsce, tu zamieszczę zdjęcie, była bynajmniej, nie wiem czy jest, taka droga projektowania, że jak ktoś miał szafkę 40 na dole, to 40 u góry wieszał, 60 na dole, 60 u góry, no i tak dalej, czy tam 80 i 80. Nie było, że zamieniało się te szerokości szafek. Z tego względu też jest, że mało ludzi robi custom, czyli pod zamówienie, i są standardy 40, 60, 80 były kiedyś w Polsce, nie wiem jakie teraz są. Tu natomiast jest dowolność szuflady. Jak ja wiem, co zrobić, dostaję specyfikację od właściciela, co on chce, żeby było uwzględnione. Czy to ma być róg z Lazy Susan, czy to ma być róg z jakimiś innymi pull-outami, czy nie wiem jak to nazwać, jakieś tam są no, mechanizmy, które są wyciągane. Czy jest ślepy corner, to wszystko dostaje. Tak samo odnośnie szuflad. Czy te szuflady mają być o połowę mniejsze, czy wszystkie jednakowe, pokażę Wam tam dalej szafki, gdzie są szuflady i to wszystko jest sprecyzowane, ale jak robicie to sami, to jest dowolność. Tu według rysunku mamy szafkę numer 12, co widać, i na numer 11, i 11 jest zlew, a 12 jest normalnie szafka z szufladą i będzie jedna półka. Tak, jedna półka będzie. Przejdziemy teraz do szafek z szufladami. Tu jesteśmy przy tej samej elewacji, czyli tam były szafki 11-12, a tu jest 9-10. To są te szafki, które w poprzednim odcinku pokazywałem Wam, jak zrobić te dystanse między tym. Tu jest dowód na to, że to już jest teraz zamontowane wszystko, że oczywiście wolno zamykające się prowadnice i tak samo z tamtej strony jest panel końcowy. I przy wyższej jakości meblach, tak jak mówiłem w którymś odcinku, że panel końcowy albo end panel w zasadzie, albo scribe robi się na równo z frontem. Tu na razie jest to schowane, dlatego że tu będą po malowaniu tak zwane bumpers, czyli takie plastikowe szuwaksy do, żeby, to są soft closing, czyli miękko zamykające się, ale żeby z zawiasami front był równy, to pomimo tego zakładam te dystanse i wtedy to jest równo. Jak widzicie, tu są już pozakładane te duże drzwi do spiżarni i jest założony nawet panel końcowy. Także, żeby nie przedłużać, to potem zrobię z tego zdjęcie. Także drzwiczki są pozakładane, jeszcze tylko te szuflady wyciągające tam się włożyć. Jesteśmy przy wyspie. We współczesnych kuchniach bardzo ważną rolę pełni wyspa, dlatego że jest bardzo pakowna. A jak tu
któryś z ludzi, którzy mnie oglądają, powiedział, że kobieca torebka wydaje się, że nie mieć dna, a kuchnia powinny, szafki mieć wytrzymałość jak ciężarówka, bo kobieta potrafi tyle ciężaru tam włożyć. Dlatego wyspa jest bardzo ważna. Tu jest oczywiście pod zlew, także tu nie ma góry. Zlew oczywiście jest w blacie kamiennym podwieszany. Tu jest szuflada. Wiadomo, tu są drzwiczki. I tu jest tak samo panel końcowy z jednej strony. Tu jeszcze nie wiem, co będzie, mam tylko wymiar. I tu jest znowu szafka z panelem końcowym i z szufladą. Także ta wyspa będzie miała w sumie 8 stóp, to jest jakieś ponad 2,5 metra. Nie jest ona może największa, bo przynajmniej 4 razy takie największe montowałem, ale ten dom nie jest duży. Dlatego mówiłem, że ta kuchnia będzie jak na amerykańskie warunki bardzo mała.